Jest przywódczynią Kościoła. Otrzymuje skargę, ale przez ślepe zaufanie odkłada rozwiązanie problemu. Kiedy doświadcza przycięcia, zaczyna szukać prawdy i zastanawiać się nad sobą: dlaczego ślepo ufa ludziom i jakie są tego konsekwencje? Jakie lekcje wyciągnie ze swojej porażki? W 2020 roku oskarżono Lilianę o to, że nie wykonuje praktycznej pracy i jest fałszywą przywódczynią. Kiedy nasza przełożona to sprawdziła i potwierdziła, zwolniła ją. Potem zapytała mnie: Byłaś partnerką Liliany. Wiedziałaś, że nie wykonuje praktycznej pracy? Nie umiałam tego wytłumaczyć. Więc rozprawiła się ze mną, bo skupiałam się tylko na swoim obowiązku. Lekceważąc inną pracę, byłam samolubna, podła i nieodpowiedzialna. Później inni powiedzieli, że chroniłam Lilianę i ją kryłam. Wiedziałam, że muszę wyciągnąć z tego lekcję i zastanowić się nad sobą. Jeszcze zanim zwolniono Lilianę. Otrzymałam na nią skargę. Głoszący Ewangelii pisali, że nie wykonuje praktycznej pracy, nie omawia z nimi prawdy, żeby rozwiązać ich problemy. Pyta tylko o postępy w pracy. Rzadko też dowiadywała się o stan braci i sióstr, albo robiła to pobieżnie. Kiedy bracia i siostry zadawali jej pytania w czasie zgromadzeń, odpowiadała im zdawkowo, nie rozwiązując problemów. Kiedy bracia i siostry złożyli na nią skargę, zbadałaś tę sprawę? Nie. Nie za bardzo w to uwierzyłam. Jak Liliana może nie wykonywać praktycznej pracy? Odpowiadała za ewangelizację i za pracę przy filmach. Sądziłam, że jest zajęta sprawdzaniem filmów i nie ma czasu rozwiązywać problemów braci i sióstr. Liliana była odpowiedzialna za wiele zadań, więc myślałam, że dlatego sobie nie radzi. Zawsze, kiedy nasz zwierzchnik pytał ją o postępy, odpowiadała spójnie. Jak mogłaby sobie z tym radzić, nie czyniąc praktycznej pracy? A może źle traktowali Lilianę i lekceważyli jej trudności? Poza tym, nie była nad człowiekiem, nie mogła wszystkiego robić dobrze. Nie powinni jej o wszystko obwiniać. Kiedy tak pomyślałam, nie wzięłam sobie tej skargi do serca. Powiedziałam tylko o tym przełożonej od ewangelizacji. Potem powiedziała mi, że treść tego listu była prawdziwa, ale wciąż nie traktowałam go poważnie. Uznałam, że nie ma przywódców ani pracowników bez wad. To nie był wielki problem nie ma co go rozdmuchiwać. I tak to zostawiłam. Czy to nie było nieodpowiedzialne? Oskarżenie o zaniedbywanie praktycznej pracy to poważna sprawa. Tak. Gdy teraz o tym myślę, to mnie przeraża. Dlaczego nie zbadałam dokładnie tej sprawy, gdy dostałam skargę? Nie omówiłam tego ze współpracownikami, ani nie przekazałam przełożonej. Po cichu odłożyłam ten list. Czy to nie było po prostu krycie Liliany? Właśnie. Byłam przez to coraz smutniejsza. Zadawałam sobie pytanie. Dlaczego nie kierowałam się zasadami? Jak mogłam zlekceważyć ważną sprawę, jak skarga na fałszywego przywódcę? Czemu byłam tak pewna, że Liliana wykonuje praktyczną pracę? Na czym się opierałam? Później, czytając fragment Bożych słów, lepiej zrozumiałam tę sprawę. Aha. W jaki sposób można ocenić, czy dany przywódca wypełnia swoje obowiązki? Oraz, czy jest też fałszywym przywódcą? Najważniejsze to ustalić, czy ta osoba jest w stanie wykonać praktyczną pracę, czy ma taki charakter. Po drugie, czy wykonuje praktyczną pracę. Nie patrz na to, co mówi i jak rozumie prawdę. Gdy wykonuje powierzchowną pracę. Nie skupiaj się na jej charakterze, talentach i darach, na tym, czy pracuje dobrze, czy nie. To nieważne. Ważne, czy potrafi właściwie wykonywać najbardziej fundamentalną pracę kościoła. Czy rozwiązuje problemy poprzez prawdę, czy wprowadza ludzi w rzeczywistość prawdy. To jest praca fundamentalna i niezbędna. Jeśli nie jest zdolna do tej praktycznej pracy, to choćby miała dobry charakter, talenty, potrafiła płacić cenę, jest fałszywym przywódcą. Niektórzy mówią: Zapomnij, że nie wykonała praktycznej pracy. Ma dobry charakter i jest zdolna. Szkoli ją, a będzie w stanie wykonywać praktyczną pracę. Nie zrobiła nic złego, nie wyrządziła szkód, ani nie spowodowała zakłóceń. Jak może być fałszywym przywódcą? W jaki sposób można to wyjaśnić? Zapomnij o swoich talentach, zaletach charakteru i poziomie wykształcenia. Liczy się to, czy wykonujesz praktyczną pracę, czy wypełniasz obowiązki przywódcy. Czy jako przywódca czynnie uczestniczyłeś we wszelkich aspektach pracy w ramach obowiązków? Ile napotkanych problemów udało ci się skutecznie rozwiązać? Ile osób pojęło zasady prawdy w wyniku twojej pracy, twojego przywództwa, dzięki twoim wskazówkom. O ile dzieło kościoła posunęło się naprzód dzięki tobie, tylko to się liczy. Nieważne, jakie mantry powtarzasz, ile słów i doktryn opanowałeś. Zapomnij o godzinach codziennej harówki, o wyczerpaniu. Nie liczy się, ile kościołów odwiedziłeś po drodze. Jak wiele ryzykujesz, ile wycierpiałeś, to nieistotne. Patrz tylko na efektywność przydzielonej Ci pracy, na to, czy wydała owoce. Ile z ustaleń domu Bożego i celów, które wyznaczono, udało Ci się osiągnąć i zrealizować. Jak dobrze je wykonałeś, jak sprawnie były kontynuowane. Ile rozwiązałeś, poprawiłeś i nadrobiłeś niedopatrzeń. Odchyleń lub naruszeń zasad, które pojawiły się w pracy. Ile problemów kadrowych i administracyjnych, lub specjalistycznych zadań pomogłeś rozwiązać? I czy rozwiązałeś je zgodnie z wymogami Domu Bożego? To są kryteria oceny, czy przywódca lub pracownik wypełnia swoje obowiązki. Mhm. Amen. Amen. Po rozważeniu Bożych słów zrozumiałam, że w ocenie, czy przywódca jest kompetentny, najważniejszym kryterium jest, czy potrafi wykonywać praktyczną pracę, czy naprawdę ją wykonuje. Czy jego praca wskazuje ludziom drogę i rozwiązuje praktyczne problemy dotyczące wejścia w życie i obowiązków? Mm -hmm. Jeśli tego nie potrafi, Nieważne jaki ma charakter i zdolności, jak dobrze umie mówić, jest fałszywym przywódcą i należy go usunąć. Mm -hmm. Tak. Spójrzmy na Lilianę. Choć w przeszłości wykonywała praktyczną pracę, gdy obciążenie wzrosło, zaczęła pobłażać ciału i szukać wygody. Nie kierowała już pracą braci i sióstr. A gdy o nią pytała, robiła to pobieżnie, nie rozwiązywała problemów. Pytała tylko o postępy. Kiedy więc pojawiły się problemy i uchybienia w pracy braci i sióstr, ona ich nie rozumiała. Kiedy doświadczali trudności i czuli niechęć do obowiązków, rzadko oferowała im pomoc, co wpływało na postępy ewangelizacji. Tak. Gdy bracia i siostry przejawiali skażenie i szukali pomocy, odpowiadała zdawkowo. Nie dbała o ich problemy, nie próbowała ich rozwiązać, i nigdy niczego od niej nie uzyskali. Nie wykonywała praktycznej pracy. Racja. Sądząc po zachowaniu Liliany, pracowała tak, żeby dobrze wypaść. Gdy musiała cierpieć, płacić cenę i rozwiązywać problemy, robiła uniki. Nie wykonywała praktycznej pracy. To prawda. Oceniłam ją w oparciu o wcześniejsze obserwacje i wrażenie. Żyłam złudzeniami i wyobrażeniami, byłam niemądra. Później zastanowiłam się nad sobą i dziwiłam się, dlaczego tak bardzo wierzyłam w siebie i Lilianę. Jaka była przyczyna problemu? Przeczytałam Boże słowa. Bóg Wszechmogący mówi: Fałszywi przywódcy nie będą kontrolować nadzorujących, którzy nie wykonują rzeczywistej pracy lub zaniedbują swoje obowiązki. Myślą, że wystarczy wybrać nadzorującego i wszystko będzie dobrze. Potem nadzorujący zajmie się wszystkimi sprawami związanymi z pracą, a przywódca jedynie zorganizuje zebranie raz na jakiś czas ale nie będzie musiał pilnować pracy ani pytać o postępy. Będzie mógł się trzymać z boku. Jeśli ktoś zgłosi problem z nadzorującym, fałszywy przywódca powie: To tylko drobny problem, wszystko jest w porządku. Dacie sobie radę sami, nie proście mnie. Osoba zgłaszająca problem mówi: Ten nadzorujący to leniwy żarłok. Nic nie robi, tylko je. Zapewnia sobie rozrywki i jest leniwy do szpiku kości. Nie chce znosić nawet odrobiny trudności w wypełnianiu swoich obowiązków. Przez cały czas znajduje sposoby, by oszukiwać i wymyśla wymówki, aby wymigać się od pracy i obowiązków. Nie nadaje się na nadzorującego. Fałszywy przywódca odpowie: Był w porządku kiedy został wybrany na nadzorującego. To, co mówisz, nie jest prawdą, a nawet jeśli jest, to tylko tymczasowe przejawy. Fałszywy przywódca nie próbuje dowiedzieć się więcej o sytuacji nadzorującego, ale rozsądza sprawę i podejmuje decyzję na podstawie wcześniejszego wrażenia o danej osobie. Bez względu na to, kto zgłasza problemy z nadzorującym, fałszywy przywódca je ignoruje. Przełożony stracił grunt pod nogami, nie jest wystarczająco kompetentny, aby dokończyć swoją pracę i niemal już wszystko zepsuł, ale fałszywego przywódcy to nie obchodzi. Złe jest już to, że gdy ktoś zgłasza problemy przełożonego, Fałszywy przywódca przymyka oko, co jednak jest najbardziej godne pogardy. Kiedy ludzie mówią im o naprawdę poważnych problemach, jakie ma przełożony, fałszywi przywódcy nie próbują ich rozwiązać, a nawet wymyślają wszelkiego rodzaju wymówki. Znam tego przełożonego. On szczerze wierzy w Boga, nigdy nie miałby żadnych problemów, nawet gdyby je miał. Bóg by go ochronił i zdyscyplinował. Jeśli popełnia jakieś błędy, to jest to sprawa między nim a Bogiem. Nie musimy się tym przejmować. Tak działają fałszywi przywódcy. Zgodnie z własnymi pojęciami i wyobrażeniami. Udają, że rozumieją prawdę i mają wiarę. W wyniku czego w pracy kościoła powstaje bałagan. A nawet zostaje ona wstrzymana, a oni przez cały czas udają ignorancję. Czy to niezwykłe gryzi piórki? Fałszywi przywódcy nie są w stanie wykonywać rzeczywistej pracy. Nie traktują też pracy liderów grup i przełożonych z jakąkolwiek powagą. To jak postrzegają ludzi. Opiera się wyłącznie na ich własnych wrażeniach i wyobrażeniach. Widząc, że ktoś przez jakiś czas dobrze sobie radzi, wierzą, że ta osoba już zawsze będzie dobra, że się nie zmieni. Nie wierzą nikomu, kto mówi, że jest z tą osobą jakiś problem. Nie reagują, gdy ktoś wskazuje na jakąś związaną z nią rzecz. Czy fałszywi przywódcy. Nie są zbyt zadufani w sobie? Myślą tak. Nie pomyliłem się, kiedy zwróciłem uwagę na tę osobę. Nic tu nie może pójść nie tak. Z pewnością nie jest to ktoś, kto robi zamieszanie, lubi się zabawić i nie znosi ciężkiej pracy. To absolutnie godna zaufania osoba, na której można polegać. Nie zmieni się. Gdyby się zmieniła, to by oznaczało, że pomyliłem się co do niej, czyż nie? Cóż to za logika? Czy jesteś jakimś ekspertem? Czy masz rentgen w oczach? Czy to twoja specjalność? Mógłbyś mieszkać z tą osobą przez rok czy dwa, ale czy byłbyś w stanie dostrzec, kim naprawdę jest bez odpowiedniego otoczenia? Które ujawniłoby jej naturę i istotę? Gdyby Bóg jej nie obnażył, mógłbyś żyć obok niej przez trzy czy nawet pięć lat, i nadal nie potrafiłbyś dostrzec jej prawdziwej natury i istoty. Tym bardziej odnosi się to do sytuacji, gdy rzadko kogoś widujesz, rzadko przebywasz w jego towarzystwie, ślepo ufasz takiej osobie, na podstawie przelotnego wrażenia albo czyjejś pozytywnej opinii, i ośmielasz się powierzyć takim ludziom dzieło Kościoła? Czy Twoje zachowanie nie jest w najwyższym stopniu ślepe? Czy nie działasz impulsywnie? I czy fałszywi przywódcy, działając w taki sposób, nie są skrajnie nieodpowiedzialni? Amen. 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 Zobaczyłam w Bożym Słowie, że fałszywi przywódcy oceniają według swoich pojęć. Ufają ludziom w oparciu o ich chwilowe zachowanie, a potem przekazują im pracę w kościele i zaczynają sobie odpuszczać. Nie szukają zasad prawdy i nie słuchają tych, którzy zgłaszają problemy. Wierzą samym sobie i tkwią przy własnych opiniach. Są skrajnie aroganccy i nieodpowiedzialni. Racja. Czy moje zachowanie nie było tym ujawnionym przez Boga? Sądziłam, że Liliana ma na głowie wiele zadań i jest bardzo zajęta, a jednak płynnie odpowiadała, gdy zwierzchnik pytał o postępy. Założyłam, że wykonuje praktyczną pracę. Gdy inni składali na nią skargi, nie traktowałam ich poważnie. Sądziłam, że zbyt wiele od niej wymagają. I zrzucają na nią całą winę. Istniały oznaki tego, że Liliana nie wykonuje praktycznej pracy. Myślałam jednak: nikt nie jest doskonały muszą być powody złego wykonania pracy i nie jest to wielki problem. Przez moją arogancję i zadufanie w sobie problem Liliany był nierozwiązany przez długi czas. A to powstrzymywało pracę kościoła i szkodziło braciom i siostrom w wejściu w życie. Tak. Gdy pojęłam, że fałszywi przywódcy osądzają innych w oparciu o pojęcia, poczułam wielki smutek. Byłam zbyt zarozumiała. Nie znałam rzeczywistości prawdy, nie potrafiłam dostrzec natury ludzi. Nigdy tak naprawdę nie sprawdziłam, jak pracuje Liliana. W jaki sposób realizuje rozmaite zadania kościoła? Czy rozwiązuje problemy, i czy naprawdę pracuje? Nic o tych sprawach nie wiedziałam i rzadko pytałam: Jak mogłam jej tak pochopnie zaufać? Nawet kiedy prosiłam przyjaciółkę, żeby pomogła mi w zakupach. Obawiałam się, że jeśli będzie mi pomagać, nie sprawdzi dokładnie jakości produktów. Co by było, gdyby kupiła wadliwe i nietrwałe produkty? Ostrzegałam ją więc wielokrotnie. Gdy przynosiła zakupy, uważnie je sprawdzałam. Jeśli były niewłaściwe, chciałam szybko je zwrócić, żeby uniknąć strat. Gdy chodziło o moje osobiste sprawy, nie ufałam nikomu lekkomyślnie. Ale w tak ważnej kwestii, jak skarga na fałszywą przywódczynię, ślepo wierzyłam Lilianie w oparciu o własne wrażenie. Nie sprawdzałam jej pracy i nie potraktowałam poważnie skargi na nią. Byłam nieodpowiedzialna w kościelnej pracy. Gdybym właściwie traktowała pracę w kościele, sprawdziłabym, jak pracuje Liliana, zamiast słuchać jej pozytywnych raportów i ślepo jej ufać, przez co zlekceważyłam skargę. Tak. W tym wszystkim nawet nie próbowałam szukać prawdy. To było aroganckie. Że wierzyłam tylko we własną opinię. Nieodpowiedzialnie traktowałam pracę w kościele. Ja też w tym względzie zawiodłam. Polegając na aroganckim usposobieniu i nie szukając prawdy, możemy opóźniać pracę. Tak. Przeczytałam kolejny fragment Bożych słów. Jeśli w sercu rozumiesz prawdę, będziesz umiał ją wcielać w życie. Słuchać Boga i dążyć do prawdy. Jeśli twoja ścieżka jest właściwa i zgodna z wolą Boga, dzieło Ducha Świętego cię nie opuści, i mniejsze będzie niebezpieczeństwo, że zdradzisz Boga. Nie posiadając prawdy, będziesz czynić zło nawet wbrew sobie. Jeśli masz aroganckie usposobienie, nie ma sensu ci mówić. Byś nie przeciwstawiał się Bogu i tak nad tym nie panujesz. Nie działasz celowo, lecz pod dominacją aroganckiej natury. Przez arogancję i zarozumiałość patrzysz na Boga z góry i lekceważysz go. Przez nie będziesz się wywyższać i wysuwać na pierwszy plan. Będziesz gardził innymi, w twoim sercu nie będzie miejsca dla nikogo. Utracisz w sercu miejsce dla Boga, zajmiesz miejsce Boga, żądając posłuszeństwa innych, będziesz czcił swoje myśli, koncepcje i pojęcia, uznając je za prawdę. Tak wiele zła czynią ludzie pod władzą swej aroganckiej natury. Amen. Amen. Po przeczytaniu Bożych słów zawstydziłam się. To ja byłam arogancką osobą ujawnioną w Bożym Słowie. Mając do czynienia ze skargą, racjonalna osoba, bojąca się Boga, byłaby ostrożna, obiektywnie spojrzałaby na dany problem, nie podjęłaby samowolnej decyzji, ufając jednej ze stron. Dokładnie zbadałaby problem zgłoszony przez braci i siostry, a potem postąpiłaby według zasad. Tak. tak. Ale kiedy dostałam tę skargę, ani trochę nie trzymałam się zasad i nie zbadałam dokładnie, czy zgłaszane problemy są prawdziwe. Stanęłam po stronie Liliany i osądziłam tych, którzy napisali skargę. Nawet gdy przełożona dowiedziała się, że skarga ma podstawy i przedstawiła mi fakty, ja to ignorowałam. I zlekceważyłam słowa innych. Byłam arogancka i uparta. Nie miałam za grosz bojaźni Bożej. Tak bardzo w siebie wierzyłam, że pochopnie odłożyłam ten list, zamiast zająć się sprawą. Stałam po stronie fałszywej przywódczyni, by ją chronić. Bracia i siostry odważyli się ją zgłosić, z poczucia sprawiedliwości i chroniąc pracę kościoła. Jako przywódczyni powinnam ich wesprzeć i zbadać skargę według zasad, a fałszywą przywódczynię przenieść lub zwolnić. Racja. Uznałam skargę za wygórowane oczekiwania względem przywódców i pracowników. Tymczasem w istocie osłaniałam fałszywą przywódczynię. Tak się chronią urzędnicy wielkiego, czerwonego smoka. Właśnie mm. tak. W świecie zewnętrznym, gdzie rządzą i decydują urzędnicy, zwykli ludzie nie mają prawa głosu. Nie ważą się odmówić przywódcom w obawie, że ci utrudnią im życie. W skrajnych przypadkach dochodzi do tortur. Tak. Ale w Domu Bożym rządzi prawda i władzę ma Bóg. Tak. Dom Boży traktuje ludzi według zasad. Jeśli ktoś nie wykonuje, Praktycznej pracy i nie praktykuje prawdy. Kościół to zbada i zajmie się tą sprawą według zasad. To pokazuje Bożą sprawiedliwość, różną od świata zewnętrznego. Tak. Ja, jako przywódczyni, nie zajęłam się otrzymaną skargą. W swojej arogancji broniłam kogo chciałam, nie trzymając się zasad prawdy. To było zachowanie fałszywego przywódcy. Tak. Wtedy na samą myśl o tym zadrżałam ze strachu. Ponieważ postępowałam bez zasad, bracia i siostry mieli fałszywego przywódcę. Nie doczekali się rozwiązania swoich problemów żyli w bólu i mroku. Czy nie robiłam im w ten sposób krzywdy? Tak, tak. To było odrażające. Stanęłam przed Bogiem i modliłam się. Boże, nie chcę postępować według swojej woli. Pomóż mi się rozprawić z aroganckim usposobieniem. Amen. Amen. Później poszukałam rozwiązania problemu mojej arogancji w Bożych słowach. Mhm. Przeczytałam słowa Boga. Jak powinieneś zastanawiać się nad sobą, gdy zrobiłeś coś, co jest wbrew zasadom prawdy i niemiłe Bogu? Czy zanim to zrobiłeś, pomodliłeś się do Niego? Zastanawiałeś się, czy takie postępowanie jest zgodne z prawdą? Jak Bóg popatrzyłby na tę sprawę, gdyby mu ją przedstawiono? Byłby zadowolony czy zirytowany, gdyby o niej wiedział? Wzbudziłaby jego nienawiść, a może niesmak? Nie rozważałeś tego, prawda? Mimo napomnień innych, i tak uważałbyś, że to nic wielkiego, że to nie łamie zasad i nie stanowi grzechu. Obraziłeś Boże usposobienie i tak rozgniewałeś Boga, że zaczął tobą gardzić to skutek ludzkiej buntowniczości. Kieruj się tym, we wszystkich rzeczach szukaj prawdy. Jeśli potrafisz stanąć przed Bogiem i modlić się gorliwie, a potem szukać prawdy według jego słów, to nie zbłądzisz. Możesz zbłądzić w praktykowaniu prawdy, trudno tego uniknąć, a mając doświadczenie, będziesz praktykować poprawnie. Jeśli jednak wiesz, jak działać zgodnie z prawdą, a jej nie praktykujesz, to problemem jest twoja niechęć do prawdy. Nie kochający prawdy, nie będą jej szukać, nieważne co się z nimi stanie. Kochający prawdę mają serca bogobojne, a gdy dzieje się coś, czego nie rozumieją, szukają prawdy. Jeśli nie potrafisz pojąć woli Boga i nie wiesz, jak praktykować, powinieneś poszukać prawdy, rozmawiając z kimś, kto ją rozumie. Jeśli nie znasz nikogo, kto rozumie prawdę, znajdź kilka osób, z którymi pomodlisz się do Boga w jedności, poszukasz u Boga. Poczekasz na jego czas, Aż otworzyć Ci drogę. Jeśli będziecie pragnąć prawdy, razem jej szukać i ją omawiać, może nadejść czas, w którym ktoś z Was znajdzie dobre rozwiązanie. Jeśli wszyscy znajdziecie właściwe rozwiązanie i dobrą drogę, może to być wynik oświecenia Ducha Świętego. Jeśli będziecie nadal szukać właściwej drogi praktyki, będzie to zgodne z zasadami prawdy. Amen. Boże słowa wskazały mi drogę. Tak. tak. By czynić obowiązek w zgodzie z Bożą wolą, trzeba mieć bojaźń Bożą. Tak. Kiedy coś robimy, musimy sprawdzać, czy to jest zgodne z Bożym Słowem i z zasadami, i jaka jest Boża wola. Często sprawdzając siebie, unikamy chodzenia własną drogą i nie zakłócamy pracy Kościoła. Zgadza, Zgadza się. się. Musimy umieć zaprzeć się siebie. I z otwartością słuchać sugestii braci i sióstr. Zwłaszcza te sprawy, które dotyczą ważnej pracy kościoła, powinniśmy omawiać ze współpracownikami i postępować w zgodzie z zasadami. Kiedy ślepo wierzymy w siebie i robimy, co chcemy, możemy zrobić coś, co obrazi Boga. Racja. Przez tę porażkę pojęłam, że nie mam rzeczywistości prawdy. I nie umiem oceniać ludzi. Później już nie upierałam się ślepo przy swojej opinii. Potrafiłam zaprzeć się siebie i szukać zasad prawdy. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Później podlewałam nowo przybyłych i odpowiadałam za pracę grupy. Raz przywódca poprosił, żebym nadzorowała pracę pewnych braci i sióstr. Znałam ich wszystkich i wiedziałam, że są dość rozsądni. Sądziłam więc, że nie będę musiała tak często ich sprawdzać, bo nie powinni stwarzać problemów. Ale potem pomyślałam: Nie sprawdziłam ich pracy, ale jestem pewna, że nie będzie żadnych problemów. Czy nie ujawniam aroganckiego usposobienia? Tak? Kiedy sprawdziłam, okazało się, że w pracy pojawiło się wiele nieprawidłowości. Ale przez omówienia rozwiązałam problemy i praca się poprawiała. To dzięki Bogu. Zrozumiałam, że tylko odrzucając arogancję i szukając zasad prawdy, mogę mieć wyniki w obowiązku. Masz rację, dzięki, dzięki Bogu. Bogu.